Cały Cave Special ma trochę formę takiej mini konferencji, więc myślę, że będzie się działo, ale nie zapominajmy również o hoście dzisiejszego programu, czyli Jakubie... Co? Nie no, my w Kubie Urwiku i... My sobie w trójkę jesteśmy hostami no tutaj. Dokładnie. Trochę tak, no ale wy dzisiaj będziecie piastować miano tych prowadzących typowo, a ja będę po prostu tak się supporterem. Fajne, fajne. Piotra Jarosza. Fajnie to zrobili, fajnie to zrobili. Amadi, Amadi. Ferrari. Ty zaatakowałeś bezpośrednio moją dziewczynę, mówiąc na nią tak obrzydliwe, okrutne rzeczy. Nie, ty mówiąc, że ja zdradzałem, sorry, że przerywam, ale że zdradzałem byłą, to nie atakujesz w ogóle. Nie. Tym bardziej, że nie masz na to żadnych dowodów. To nie chodzi nawet o dowody. To jest prawda, tym bardziej, ale że to jest kłamstwo. Przejdziemy do tego, czy to jest kłamstwo, czy to jest prawda później, tak? Najpierw, oko. Najpierw skupmy się na tym, że ty zaatakowałeś bezpośrednio moją dziewczynę. Czym ją zaatakowałem? Maro trzeci! No wstyd! Jednego suba dać, to wstyd. Czyli moją rodzinę i moją byłą partnerkę można atakować, a twoje nie, tak? Tym bardziej, że ty atakujesz. Ja mówiąc, że ty zdradzałeś swoją byłą dziewczynę, przecież nie atakuję jej, tylko ciebie. Okej, okay, a ja mówiąc o twojej dziewczynie, palcówka prawdę, była mocna. Jej. Atakujesz ją. Atakujesz, dlaczego? Nie mówisz prawdy. Hej, prawda się zawsze obroni. A ja mówię prawdę. Tak myślisz naprawdę. Dobra, ale patrz, załóżmy dwie hipotetyczne sytuacje, że obaj kłamiemy i obaj mówimy prawdę. Chciałbyś, żeby to było. Ale nie, załóżmy dwie hipotetyczne. Ale skoro nie jesteś na tyle bystry, żeby być moim kolegą, stałeś się moim wrogiem, a swoich wrogów depczę. Kasztan, dzięki za drugi. Jak ty. Słuchaj. I zobacz, byli pozytywnymi postaciami, dopóki nie szukali guza u mnie. Szukasz guza, to ale dostałem. Ale nikogo raczej dobra. Nie zdeptałeś, bo wszyscy z tobą wygrali tutaj, więc ja nie wiem, o czym ty pierdolisz. Ty wygrałeś, ty przegrałeś życie, spójrz na siebie, a to dopiero początek twojego końca i szybko się odbije. Pamiętaj, że ja też wszedłem na ostatnią chwilę, na zastępstwo do ciebie, a ty byłeś w treningu, za to teraz jestem zajebisty. Babukaj, dzięki za 13 miesiąc. Mój koniec i to, że się wtrącasz, to wbijasz ten kolejny gwóźdź do trumny. Zresztą, z tego co wiem, dzisiaj będzie dzwonił twój kumpel, Nathan. Na ciebie wyjdzie, ja już wiem. Będą tam jakieś twoje były laseczki i tak dalej, także słodkich snów, Aru. Super, no stary, no wiadomo, zawsze odkupujecie cały czas to samo sprzed tych lat, jak... Ale co, ja odkupuję? Kto się wtrąci w moją prywatność? Czy ja się do was przypierdolę o waszą prywatę? Ale czy ja się wpierdolę? Kto zrobił pierwszy krok? Wyciągnąłeś nagrania z imprezy. Ty zacząłeś. Ty, słuchaj, jesteśmy teraz na live. Wyobraź sobie, że wpada tutaj, ja wtedy nagrywam z Nikitą, na urodzinach Wojtka Goli. Dobrze, nie było cię tam, czy może byłeś, ale nie wtedy, co ja byłem, ale kurwa, sam się odnosiłeś do tych filmów i nagle wpada przed kamery, kurwa, nagrywany wiewiór i dopada się do Nikity, później nagrywa na nią filmy, to nie tylko ja nagrywam, ale też ona, a później się dziwi, że Nikita go wstawia na ćpanego. Sam o tej sytuacji, co było na urodzinach, powiedziałeś w internecie. Ona wraz ze mną wstawiła film, co tam było. Dobra, słuchaj. Ja no i tak czy nie? Odpowiedz. Ja poszedłem porozmawiać z tobą. I wszedłeś przed kamerę, gdzie widziałeś, że nagrywamy. Rozmawiałem z tobą, wtedy mieliśmy dobre stosunki. Pupuś Sygmowski, dzięki za drugi. Liczyłem na to, że po prostu tego nie wstawisz, jeśli coś będzie nie tak. Mieliśmy dobre stosunki, rozmawialiśmy wtedy przyjaźnie. Potem podszedłem do Nikity i powiedziałem jej po prostu jedno zdanie, że uważam, że to, co... Dobra, Walczek, atencjusz, dostajesz perma. I tyle. I kolejny step. Wszedłeś na internet i zacząłeś jej ubliżać. Aha, Gruby, spoko, że jak się pytałem Grubego, czy gra wieczorem CS-a, to mówi, że nie, ale w NBA gra. Ładnie nazywają, są negatywne znaki, ale okej, wcisnąłeś ją, więc nie dziw się, że ona, oczywiście, że w połączeniu ze mną, bo to... Bo oni szybko gadają. Ale tytuł poprzedniego filmu, że Nikita na urodzinach Wojtka goli. Dobra, ale tak, jak ty wrzuciłeś ten... Chodzi, zmierzam do... Czy ja cię zaprosiłem na ten nagrywki, czy sam się wcisnąłeś? Ja przyszedłem sobie. I ty nie czepiaj się w tej sytuacji. To jest moim faworytem? Mówię o ty, mnie. Polak albo wiewiór chyba. Też na nagraniu była Nikita i to o nią chodziło. Sam wywołałeś gówno burzę w internecie, a później było ci smutno. Najter, siemanko. Wy wszyscy robicie pierwszy krok w moją stronę, a później płaczecie, że ja robię 10 paszów. Ale wrzuciłeś te nagrania, nie Nikita. Ty je wrzuciłeś. Ja je wrzuciłem, ponieważ ja tworzyłem z nią kanał, tak? No dobra, ale to ty je wrzuciłeś, tak czy siak. Tak czy siak, poza tym ja, Nikicie, też jakby tylko wyraziłem swoje zdanie, nie wyciągałem na nią żadnych brudów, tak? Panowie, a ja tylko się spytam. Nie był brud. Kiedy, wiewiór, ty powiedziałeś na Amadeusza to, co jemu się nie spodobało? Kiedy to było? To jest bardzo, bardzo ważna kwestia tej całej dramy. Amadeusz
twierdzi, że tak została zaatakowana jego rodzina, że go to uderzyło i tak dalej. Ale spójrzcie, ja to powiedziałem, chyba to był listopad albo październik. On wtedy walczył z Tenculą i czekał tyle miesięcy, żeby była wcześniej na wysłałem wiadomość, Gali. Ten sam dzień ci wysłałem, że od dzisiaj jesteś kurwa moim wrogiem. Wysłałeś wiadomości, ale nic z tym nie zrobiłeś. Tylko wysłałeś wiadomości. Czekałeś tyle miesięcy. Oczywiście, Pablo Escobar czekał latami. Dziękuję za 10. Sprawa, później płacisz. Zniszczyć mam cię, I powyciągasz jakieś rzeczy, jak leciałem i wszyscy o tym wiedzą. Sprawy szukasz kumpli, a znajdziesz tylko gwoździa do trumny. Po co ja powiedziałem? No nie patrz się nawet. Tomek, jestem, dzięki za Prime'a i Kartelowy, dzięki za drugi. Ciebie, k***a, tej twojej czaszki. I Adrian za drugi. Taką krótką skórkę, że ją rozpierdolę. Czemu ostrzałem te twoje kości? Ale ci tak nie poszło? Ale jak ostatnio? Czemu ci ostatnio tak nie poszło? A nie wiesz, że ludzie są rewanże? Rewanże są, no właśnie. A ja teraz też to najlepiej przygotowane mordeczko. Totalnie. Chyba najlepiej. Dobra, pójdźcie dalej. Pan nasterydowany, wygląda jak pięć człowieka, jak trup. No właśnie, bo nie biorę sterydowanka. Odkąd mnie poznałeś, hello. A spokojnie, ja ci się jeszcze będę śnił po nocach nie raz. Nie wchodź, Areczku. Nie wchodź po Areczku. Mój drogi. Wartość Jezus i Krycha, dziękuję. Ostatnia, teraz mój drogi. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Daję ci teraz ostatnią, żebyś utkał. Ale to ty na mnie się drzesz. Ale ofera. Panowałem mocno. Rozmawiam z nim, a ty się wpierdolisz. Zobacz, czemu oni się nie wpierdolisz, tych nie dotyczy. Wpierdolisz się w nie swoje sprawy. No ale go też to częściowo dotyczy. Oho. Bo jednak ta dramatyczna... No to dawaj z nim ślinę. Dobra. Jaczka, dzięki za 9. Tak. To, co ja powiedziałem, było dla ciebie tylko wymówką. Dobra. Było pretekstem, żebyś ty mógł mnie zaatakować. Czekałeś, aż tak, będzie okazja. Tak, żebym ciebie atakował, czekałeś, po ciebie atakować. Tobie tak naprawdę nie zależy na swojej rodzinie. Tylko masz w dupie swoją rodzinę. Kiedy ty ostatni raz widziałeś się swoim dzieckiem, co? Dlatego, jak za to, że dotknąłeś moją rodzinę. Ja nie dotknąłem twojej rodziny. Ty sobie wmówiłeś, że ja dotknąłem twoją rodzinę i czekałeś do... Dlaczego aż w ogóle się wypowiadasz o mojej rodzinie? Zaatakować mnie. Dlaczego się sposób. Ej, Arexo S. Prośbę mam do ciebie. Proszę, wypierdolę tego kanału, dobra? Bo zaraz ci pomogę. Pozdrawiam cię. To, co ja powiedziałem, było tylko dla ciebie pretekstem. To nie był żaden atak na twoją rodzinę. Nie powiedziałem. Czyli czekałem na to, aż mnie zaczepisz. Nie, to czekałeś, aż będzie okazja, sekret. Aż będzie walka, gdzie będziesz mógł mi wejść do głowy. Czekałeś na to, żeby mnie zaatakować. I to był dla ciebie pretekst, żeby móc wyciąć najbardziej w podły sposób. To może też w ten sam sposób. Oskarżyć moją dziewczynę o takie okrutne rzeczy, co powiedziałeś. Czekałeś tylko, to był dla ciebie Misiu, pretekst. Nikogo pretekst. O nic nie oskarżyłem i nie chciałbyś. Oskarżyłem. Agata, daj mi te chusteczki, co kupiłem. Mówił publicznie dalej na ten temat. Nie chciałbyś, bo po co? Mnie też jesteś głupio z tą sytuacją. Nie, że oni coś powiedziałem. Po co to zrobiłeś? Po co to zrobiłeś? Dotknij mojej rodziny. Ale ja nie dotknąłem twojej rodziny. Ale Maria, a to nie jest tak, że ty też dotknąłeś i mówisz, że ojciec wiewióra to jest nieudacznik? Ale kto zrobi pierwszy? Ale z drugiej strony ojciec wiewióra jest jakby też freakiem. Ale to nie jest tak, że ojciec wiewióra na każdym wywiadzie o mnie gadał? No. Dobra, ale ja się nawet nie wypowiadałem na temat ojca. Ja mówiłem, że ty zdradzałeś. Czy w ten sposób dotykam twoją rodzinę? Rozumiem. Oczywiście. Pośrednio zgadzam się, że twoja była może oberwać w jakiś sposób, bo nie napisał. Ale zauważ tą różnicę, że ty bezpośrednio zaatakowałeś moją dziewczynę. Bezpośrednio ją, a ja ciebie. Dobra, to panowie, wyjdźcie na stanówkę, zobacz, jeszcze przejdziemy. Zaraz, bo mamy 8 zawodników. Ja bym chciał przejść do chłopaków. Dobrze, panowie. Dawid jest przed pora przejść do uroczystej ceremonii losowania par turniejowych. Oho. Serdecznie zapraszam do nas. Sędziego Piotra Jarosza, który zadbał o to, aby poprawnie... Malczyński z Tańculą, nie Alberto, tylko z Josephem i Ferrari z Filipkiem. Będzie na ciebie. Jak w Lidze Mistrzów. Pierwsza runda taka powinna być, żeby emocje jeszcze zostały. Dobrze, no na początku byśmy bardzo prosili o rozmieszczenie tych karteczek z wydrukowanymi pseudonimami zawodników. Mieliśmy sami się podpisać. I dostaniecie długopisy i odręcznie podpiszecie te karteczki. Jeszcze poproszę piłki.
I panowie, prosimy teraz o chwilę naprawdę spokoju i takiej powagi, bo to jest bardzo ważny moment. Karteczka. Panowie, to są notki śmierci. A Krzysiu, rozparamy tak, losować. Sędzia będzie sprawdzał, jak podpisujecie karteczkę. Tak, oni się chyba biją jedna runda po 5 minut. Ja co mam tutaj parafię? I wygrany przechodzi dalej. Twój podpis, żeby nie było... Ale to się składali, tak. Nie, podpisz po prostu i dostaw. To się tak z tym? Nie, no tak wyglądają kulki, które będą umieszczane tutaj. I każdy dostanie. I co, złożyć to? Na razie podpiszcie, zaznaczcie. Na razie wszyscy podpiszcie. Czy kolejność jest losowania od razu ustala drabinkę? To już wszystko zaraz powie tutaj. Za chwilę otrzymacie. Może pan sędzia sprawdzić tutaj, czy wszyscy. Tak, dla mnie myślę, że runda finałowa powinna być no limit. Byłyby to za emocje akurat, jeżeli patrzę z perspektywy widza. To jeszcze z 5 minut. Ja bym zrobił no limit. Parafka wystarczy. Pisa się do upadłego człowieka, oni się biją, wygrany wygrywa 1,5 miliona, 1,5 miliona wygrywa. Wygranie są dwie bańki i też pragnę zaznaczyć, że zawodnicy nie mają dużej podstawy, tylko naprawdę to są, żeby nie powiedzieć brzydko, grosze, ale są to po prostu... A jaki największy? Jaki największy? Jak to 1,5 bańki, mówmy po imieniu? Półtora bańki, a podobno Sylwester... 2 miliony, to nie jest 2 miliony, to jest pula. Wygrany ma 1,5 miliona. Walkę z Fabianskim to 1,5 banki. Szczęście, co nawet powiedział teraz Krzysiu Siłujewski. A zresztą dostałem na ucho, to nie jest prawda. Wysłuchacie, tak? czy nie? Także co, panowie? A ja bardziej wierzę Józefowi. Dobra, tobie. Znawcy, znawcy. Dobra, skupmy się na losowaniu, panowie. Znawcy, 2 miliony, znawcy. No to teraz co? Sędzia podejdzie, da wam wszystkim kuleczkę i będziecie... Każdy na ścięcie. O, Jacob pisze 2 miliony. Gratuluję, Jacob, to właśnie weryfikuje takim, ty jesteś idiotą. 2 miliony z... Teraz do kuli turniejowej włóżcie los. Dokładnie. Ginol, zamknij daj posłuchać. Już tutaj ci pomagam, stary, możesz iść na YouTube'a sobie pooglądać. I za chwilę piłeczki trafią do tej urny. Wszystkiego dobrego życzę na nowej drodze życia. Rzucać. Teraz następuje zebranie kul turniejowych. Wszyscy wylosowani przez Efanią. Shadow, dziękuję za trzeci. Biggie Popa, dziękuję za 23. Dzbane pierwszy, dziękuję za drugi. Let's go! Szanowni Państwo, to jest, słuchajcie, ten moment. Rozpoczynamy wielkie losowanie par do turnieju o 2 miliony złotych. Kule turniejowe zostały. Panie Piotrze, proszę sprawdzić bardzo dokładnie wszystkie kulki. Wszystko jest zamknięte. Dokładnie zamknięte, nic nie widać, żeby nie było. Żeby wał. Komuś jeszcze zagłuszam? Ktoś ma jeszcze tutaj jakiś problem? I teraz, panowie, was prosimy o wstanie, o wyjście. I my mogę pomóc, przekierować automatycznie na YouTube. Bo, nie. Tutaj obok. Wy wszystko będziecie ale tutaj zrobić. Ale jesteście pozwoleni. Naprzeciwko siebie. Naprzeciwko. Tak. Ale to nie, dlaczego mamy wychodzić? Bo później po wylosowaniu par turniejowych będziecie mieć face-to-face, tak jakby w tym. Jak sieć mi w przedszkolu, ty. Tłumacz każdemu. Nie ma. Adrian, nie możesz tego dotykać. Teraz prosimy, panie Piotrze, o dokładne wymieszanie wszystkich kulek. O. Wow. I czy potwierdza pan prawidłowy stan kulek? To jest... Czy wszystko jest dokładnie zamknięte? 8. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. No to co, możemy zaprosić tak osobę, która będzie losowała. Tak, a słuchajcie, jest to ikona walk frikowych w Polsce. Biznesmen, informatyk, mąż znanej na całym świecie Beverly. I były, powtarzamy, były prezes Federacji Fame Krzysztof Arapsor Rozpara. Wielkie witamy. Brawa. Wielkie brawa. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że ojciec mogę tutaj dzisiaj być i wziąć udział w tym losowaniu. Jest to, było, nie było, wstęp, pierwszy element najważniejszej części naszej jubileuszowej gali Fame 20. Z gwoli ścisłości chciałem tylko wyjaśnić, że próbowaliśmy namówić Rafała Pasternaka, że powinien dzisiaj poprowadzić to wydarzenie. Prezes podjął decyzję o oddelegowaniu mnie do tego zadania. Więc tutaj... Witamy bardzo serdecznie. Tak. To co, Krzysztofie, prosimy o wylosowanie. Cały zespół dołożył starań, żeby procedura była jak najbardziej transparentna, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości co do przebiegu tego losowania. Stąd tutaj sędzia Jarosz, który pilnuje, nadzoruje wszystko. I ja pozwolę sobie wylosować. Teraz tak, żeby mi się udało otworzyć, żeby nie było wstydu. Pierwsze. Pierwsza osoba.
Ferrari. Potwierdzimy, no, że ciekawe. Jest to podpisane przez Amadeusza. Ale niespodzianka, rozpara nie wie. On nie wie. Słuchajcie, przeciwnika Amadeusza Ferrariego w pierwszej parze turniejowej wylosuje Piotr, sędzia Jarosz. I tak będzie na zmianę. Tak, prosimy o zamieszanie. Bardziej Amadeusz, twoje miejsce się nie zmieniło. Pomieszam. Wszystkie są takie same. Jeszcze się obrócę. Amadeusz lubi, Amadeusz na pewno lubi moją rękę, bo jest dla niego szczęśliwa. Ja już widzę, że jak zostanie wylosowany Polak, to będzie ustawione. Filipek. No, kto? Zobaczmy. Teraz werble. Filipek. Ja już wiem, kto będzie w finale. Oho. To będę ja. Jako sędzia. Kto jest? Filipek. A drugą osobą, a pierwszą osobą Wilczak. Walczącą w turnieju z Amadeuszem będzie Krystian Wilczak. Wilczak. Pierwsze zestawienie turniejowe. A nie, przy face to face oni się trafiło. Nie, na razie. Face to face zostawiamy na później. Czyli mamy pierwsze zestawienie. Amadeusz Ferrari kontra Krystian Wilczak. No dobrze, mamy pierwsze zestawienie. Dobrze, słuchajcie, losujemy teraz drugą partię. To ja teraz pójdę śladem. Jak się kurwa cieszy. Nauczyłem się, że trzeba tak, kontakt wzrokowy. Filipek, nie jesteś zadowolony. No bo... Dobrze, zobaczmy, kto jest. Słuchajcie, ciszej. No tak. Słuchajcie, skupmy się. Druga para. Chciałeś krychę na pierwszy. Proszę. Arek. Amadeusz. Arek w... Tańcula z Malczyńskim. Zestawieniu, jako pierwsza osoba. Po co mi tak, usteczki? Arek, XD, usiesz, bo jestem przeziębiony XD. Cały czas smarkam. I teraz sędzia Jarosz. Sędzia Piotr to walenie konika, nie? Przed kąpem, bo jak się zyta, żebym ten, to żebym miał chusteczki debilu. Wypij tak, kanału. Pierwsza wiadomość, ostatnio, gdzie ty jesteś. Arkadiusz Tańcula zawalczy z... Przeciwnikiem Arka Tańculi będzie... Malczyński. Wiewiór. Uuuu, rewanż! Co, tam mam siadać? Tak, rewanżyk. Ale Arek, kurde. Przejdź na drugi fotel, a Magu... Tutaj. Tak. Siadaj tutaj. Rewanż, ale dobrze, żeby było, dobra. Żeby było przerwa od Ferrari. Nie, dobrze. No tutaj nie ma dobrego wyboru, bo nie ma na prawicy. Zapraszamy tutaj. Na zewnętrznych. Usiądźcie na zewnętrznych po prostu. Że wygrany z pary Krycha Amadeusz Ferrari zawalczy z wygranym z pary Wiewiór kontra Tańcula. Witam. Po prostu David, dziękuję bardzo za 100 zł donacji. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji na żywo. Kontakt. Dzięki. Cieszy się, Jaruś? Polak. Ja myślę, że ty wygrasz. Mam rewanż. Myślę, że ty wygrasz. Super. I potem mamy drugi rewanż. I w finale trzeci rewanż z Polakiem. Filipek. Panowie, kolejna para. Filipek. Filipek w trzecim zestawieniu jako pierwsza osoba. Filipek. A, już kupa w gaciach jest. Ale że co? To teraz półfinał. Teraz sędzia Jarosz wylosuje. Panowie, dajcie na razie na wstrzymanie. Dobra, jak jest losowanie. Poczekajcie. Niech losowanie będzie... Chwila, Madi. Filipek. I to już jest druga strona drabinki, także... Kto będzie walczył z Filipkiem? Malczyński. Dobra, ty masz... Malczyński, fajne to będzie, bo on jest wysoki, a ten jest niski. Malczyński. Tak, dobrze! Już we mnie mocno widzę. Dobre. Dobrze. Ja się nie cieszę, bo to mój czyli... Gdzie mówisz? Naprzeciwko, czy... Naprzeciwko. Bitwa pod Wrocławiem. Jeżeli Polak... Przejedziecie sobie samochodem. Polak z Albertem. Pora na losowanie ostatniej pary turniejowej. No, tak. Ciężko nazwać to losowaniem, ciężko nazwać to ale woli tylko formalności tak, do zachowania procedury. Polak z Józefem. Panowie, do końca. Proszę o ciszę, czekajcie. Józef. No i ciekawe. I ciekawe kto. Ej, podpisane. Wydaje, start Polak dostał najgorzej. Oj. Siadaj. Ciszej, panowie, proszę, prosimy o ciszę, dobra? Aż, i teraz Jarosz. Józef, i... może tutaj. Czyli formalności. Zobaczcie. Żeby nie było wątpliwości. Amadeusz został pierwszy wylosowany, a Adrian... Przekonasz się dopiero w finale. Jako ostatni dołasz. Proszę, to za zbieg okoliczności. Okay. Adrian Polak. Ja, jak wygram jedną, drugą.
Tu, zapraszamy. Kumacie, że Adrian Polak i Adrian w ten sposób. Adrian Polak nazywa się Adrian Polak i jest Polakiem z Polski. Ja jak zwykle kibicuję wszystkim i wszystkim panom. Życzę powodzenia w turnieju. A wszystkim widzom życzę pozytywnych emocji, przyjemnego oglądania. Panowie, to jest jak w szkole. Zapraszam do obejrzenia naszej jubileuszowej gali Fame 20. Jeśli chodzi o bilety, to mamy już sold out. Biletów już nie ma na miejscu, więc cóż, zapraszamy do zakupu pay per view i udanego widowiska. Serdecznie dziękuję. Czułego. Sędzia Fame MMA. Od 20 gal tutaj jestem i chciałbym powiedzieć też parę rzeczy miłych. Pierwsza to taka, że a ty masz Aden Ry jak Fred Flintstone. Ujawniać karty punktowe w walkach trzyrundowych, czyli po drugiej rundzie każdej walki trzyrundowej, jak i w finale tego turnieju, sędziowie finał będą... Finał miał być no limit. Finał jest trzy rundy i tak macie to wpisane. Nudy, jest w czasie. A ćwierćfinał i półfinał? Są jednorundowe. Czyli jeżeli są walki Fame MMA od Fame 20, trzyrundowe, to po dwóch rundach sędziowie punktowi ujawniają karty punktowe i wszyscy oczekujący przed komputerami i wszyscy na hali będą wiedzieli, jaki jest werdykt po drugiej rundzie walki. Okay? To jest taka nowinka, która jest... Liczba sędziów? I liczba sędziów jest zwiększona do 5. Big L, żeby Big każdy L. tutaj czuł się pewnie i zaopiekowany przez 5 sędziów punktowych. I żeby nie Big było... Wyeliminować ryzyko jakiegokolwiek błędu, nieporozumienia. Zamiast pamiętać, że będziecie kupować dostęp do pay-per-view, bo biletów nie ma tylko i wyłącznie z Reflinga Bungie. My jeszcze na koniec chcemy życzyć wszystkiego najlepszego prezesowi Krzysztofowi Rozparze, bo ma dzisiaj urodziny. Brawo, najlepszego! Znowu!